dobry wszystkim Państwu. Zanim otworzę sesję, bardzo serdecznie, jak zwykle, proszę o wyciszenie aparatów telefonicznych. Szanowni Państwo, otwieram obrady 5. sesji Rady Powiatu Słowackiego. Witam Państwa radnych z panami starostami Ryszardem Dorskim i Danielem Sztychem. Witam bardzo serdecznie wójtów, burmistrzów, przewodniczących rad. Widzę dzisiaj również nasze rady wojewódzkich, ale telefonicznie prosili o wybaczenie. Witam pełnomocników parlamentarzystów okręgu miejskiego, kierowników powiatowych służb, straży i inspekcji, dyrektorów szkół i powiatowych jednostek organizacyjnych, pana sekretarza, pana radczynię, pana skarbnika, dyrektorów i kierowników poszczególnych wydziałów starostwa. Witam media i wszystkich zaproszonych gości, a wśród Was droga spokoju młodzieży, witam Was, Waszych rodziców i trenerów, jeśli dzisiaj są obecni. Jak już kiedyś mówiłam, prawie tradycją się stało, że przed sesją albo gratulujemy osiągnięć, bo mamy coraz więcej znakomitej młodzieży, znakomitych ludzi w naszej powiecie, albo tak jak dzisiaj, przyznajemy stypendia młodzieży, która znakomite wyniki sportowe osiągnęła w najróżniejszych dziedzinach. Chciałam poinformować, że stypendia tym razem otrzymają za osiągnięcia w praktyce Eryk Barczyk, Marcin Król, Maja Smolarz, Bartosz Pielkiewicz, Dan Wtycia, Jakub Olejniczak, Wiktor Witkowski, Jakub Mituś, Katarzyna Madej. Jeśli są ci sportowcy, te baterki, bardzo serdecznie prosimy, tych, którzy są, pana starostę, za którego również poprosimy o wręczenie. W pływaniu wyjątkowe wyniki osiąga Wojciech Gajcy, jeśli jest to również prosimy. Za osiągnięcia w boksie na szczeblu krajowym międzynarodowym Magdalena Bober, Aleksandra Roszkiewicz, Angelika Biała, Agnieszka Gos, Piotr Piejek, Natalia Maćkowska. I za osiągnięcia w karate stypendia otrzymają Joanna Koczena, Krystyna Król, Paulina Król i Aleksandra Zając. Jeśli są panowie, którzy przyczynili się również od osiągnięć, oprócz wysiłku, oczywiście znakomitego i układu pracy sportowców, to prosimy pana Andrzeja Bartuszaka, trenera sekcji rekordetycznej Olim Skórka, sensei Mariusza Gardina ze Stowarzyszenia Satolinia Zdrowiu i pana Tomasza Petsawa, trenera sekcji bokserskiej Spartnej Złoto. Bardzo serdecznie prosimy o odbiór stypendium. Panie starosto, proszę uprzejmie. Proszę młodzież, która jest obecna, wystąpić. Thank you.
Aleksandra Koszkiewicz. Bardzo serdecznie prosimy również trenerów. Jeszcze raz. A Wiktor tylko. A jest. Tu było. Nie. Wiktor Kroski, proszę bardzo. Na podstawie listy
to w dniu wczorajszym Zarząd Powiatu zgłosił wniosek o uzupełnienie porządku obrad sesji o rozpatrzenie projektu uchwał w sprawach określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2014 roku, zmiany statutu Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie, a także Zarząd przedstawił autopoprawki projektu uchwał w sprawach zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2015-2030, zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2015 rok. Ponieważ ten wniosek o uzupełnienie porządku obrad został zgłoszony na mniej niż 7 dni przed rozpoczęciem dzisiejszej sesji, zatem zmiana porządku obrad wymaga zgody Rady. Zatem pytam, kto z Państwa radnych wyraża zgodę na uzupełnienie porządku obrad o te dwa punkty uchwał? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Te projekty zostaną rozpatrzone jak punkty 17 i 18. Zatem punkty 14 i 19 zarządzenia będą rozpatrywane jako punkty 19 do 24. Czy są inne wnioski co do zmiany lub uzupełnienia porządku obrad? Proszę bardzo, przewodniczący klubu. Pani przewodnicząca, szanowni radni, po pierwsze w jednym projekcie tam powinno być 2015 rok. Natomiast wskazuję o wycofanie z porządku obrad punktu 13, podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie kontroli przez Komisję Rewizyjną. Komisja Rewizyjna złożyła wniosek o przeprowadzenie kontroli w miesiącu. Podjęcie tej uchwały dzisiaj spowoduje to, że ta uchwała będzie niemożliwa do zrealizowania, gdyż terminy konieczne do zawiadomienia o kontroli nie zostaną dotrzymane. W związku z tym proponuję, aby komisja złożyła wniosek i do zarządu zaproponowała inny termin, tak aby on był po podjęciu uchwały możliwy do zrealizowania. Dziękuję. Czy są inne propozycje do... Proszę bardzo, pani przewodnicząca, być może mogliśmy od razu zmienić datę i nie przesuwać swojego, tylko po prostu ustalić się, no tak. Niestety, zgodnie z informacją pani Marczyni, jest to niemożliwe, jeśli chodzi o wymogi statutowe. Proszę bardzo, pan radny. Bo by inaczej ta kontrola, bo by inaczej, to jest inna sprawa, natomiast
Komisja Rewizyjna miała miesiąc czasu na złożenie poprawki, że no jednak nie był tylko w marcu, to przeszło. A dzisiaj znowu jesteśmy w takiej samej sytuacji. Otóż to wtedy komisja, piątek przed sesją komisja zaadmisowała i no i procedura byłaby taka, że no byłaby to niezgodne z prawem, bo to nie ta komisja, tylko wyłącznie komisja rewizyjna może złożyć wniosek normalny. Jeśli to trzeba jest dla stronie mecenas i w statucie jest to wyraźnie zapisane. I bym prosił, żebyście się w jakich świetnych ramach prawnych poruszali, bo możemy wszystko zrobić, żeby ustalać, jak to mówię, po co jest statut, po co jest ustawa w samorządzie powiatowym, no szanujmy to, co zostało ustalone. Także ja tu się nie dopatruję, że nie jedynie zarządu, tylko no, chcemy sobie przydać, żeby to było zgodnie z prawem i jest propozycja. Myślę, że komisja rewizyjna zgłosi wniosek, który zostanie normalnie rozpatrzony w kwietniu. Taką kontrolę będzie mogła przeprowadzić, bo w marcu już niestety nie zdąży, bo procedury nie zdążymy i uchwały podjąć. Dziękuję bardzo. Wobec tego przechodzimy do głosowania wnioskiem pana radnego Andrzeja Pieczaka. Kto jest za wycofaniem punktu podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie kontroli przez Komisję Rewizyjną? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Dwie osoby. Kto się wstrzymał? Trzy osoby. Dziękuję. A zatem punkt 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie kontroli przez Komisję Rewizyjną zostaje wycofany z porządku dzisiejszych obrad. I bardzo uprzejmie proszę Państwa radnych o poprawienie w punkcie 17 oczywistego, w punkcie 17 oczywistego błędu. To jest projekt uchwały w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2015 roku. Dziękuję. Ponieważ nie ma innych propozycji co do zmiany porządku obrad, przechodzimy do realizacji tego porządku. Jesteśmy w punkcie drugim, którym jest przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Zgodnie ze statutem powiatu protokół został sporządzony we właściwym terminie i wyłożony na akt do wglądu. Do chwili otwarcia obrad nie zgłoszono uwag, a zatem uważamy, że uwag nie ma. Zarzucam głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Jedna osoba się wstrzymała. Wobec tego oznajmy, że protokół został przyjęty. Przechodzimy do punktu trzeciego, którym jest sprawozdanie z wykorzystania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2014 roku. Sprawozdanie, podobnie jak inne materiały, było przedmiotem obrad poszczególnych komisji. Proszę wiceprzewodniczącego pana Krystiana Przewińskiego, jak akceptowały poszczególne komisje w sprawozdaniu. Wszystkie komisje stałe Rady Powiatu Kotowskiego stanowiska przyjęły jednogłośnie. Rozumiem, że chcę, tak? Dobrze, dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w sprawie wykorzystania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2014 roku? Nie widzę. Wobec tego głosujemy nad przyjęciem sprawozdania. Kto jest za przyjęciem tego sprawozdania? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że sprawozdanie zostało przyjęte. Jesteśmy w punkcie czwartym, w którym są sprawozdania z działalności rehabilitacyjnej i z wykorzystania środków finansowych warsztatów terapii zajęciowej w 2014 roku. Sprawozdania wszystkich pięciu WTZ-ów były przedmiotem obrad komisji. Czy radni życzą sobie, aby ktoś uszczegółowił te sprawozdania? Jeśli nie, to wobec tego nie akceptowały komisje poszczególne sprawozdania. Podobnie jak poprzednio, wszystkie komisje jednogłośnie są za przyjęciem sprawozdania. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych w sprawie działalności lub finansów
2013 roku do DZ chciałbym zabrać głos. Nie widzę. Wobec tego będziemy głosować kolejno nad każdym sprawozdaniem. Kto z Państwa jest za przyjęciem sprawozdania WTZ-u Piastowy, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem sprawozdania warsztatów terapii zajęciowej w Krajeńce? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem sprawozdania warsztatów terapii zajęciowej w Lipce? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Sprawozdanie WTZ-u Lipce zostało przyjęte. Kto jest z Państwa radnych jest za przyjęciem sprawozdania WTZ-u Ochotku? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Sprawozdanie WTZ-u Ochotku zostało przyjęte. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem sprawozdania WTZ Słowowie? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że sprawozdania zostały przyjęte. Przechodzimy do punktu 5. Jest to informacja z działalności Powiatowego Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności w Słowowie za 2014 rok. Informacja, podobnie jak poprzednie, była przedmiotem obrad poszczególnej komisji. Oceniły komisję? Wszystkie komisje jednogłośnie opowiedziały się za przyjęciem informacji. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w sprawie działalności Powiatowego Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności? Nie widzę. A zatem głosujemy za przyjęciem informacji. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem informacji z działalności Powiatowego Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności za lata w roku 2014? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Informacja została przyjęta. Jesteśmy w punkcie 6. Jest to sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słowowie za 2014 rok. Podobnie nad sprawozdaniem tym komisje pochylały się bardzo szczegółowo. Proszę, jak zostało ono przyjęte. Podobnie jak poprzednio, wszystkie komisje jednogłośnie opowiedziały się za przyjęciem sprawozdania. Dziękuję. Otwieram dyskusję nad działalnością Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 2014 roku. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Wobec tego głosujemy. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem sprawozdania działalności PCTR-u w 2014 roku? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 7, który jest informacja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Złotowie o funkcjonowaniu placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu w 2014 roku. Podobnie informacja była przedmiotem obrad poszczególnych komisji. Jak akceptowały te komisje? Wszystkie komisje jednogłośnie opowiedziały się za przyjęciem informacji. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos na temat funkcjonowania placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie naszego powiatu? Nie widzę. Wobec tego przechodzimy do głosowania nad informacją w sprawie funkcjonowania placówek opiekuńczo-wychowawczych. Kto jest za jej przyjęciem? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Informacja została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 8, który jest sprawozdaniem.
Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że sprawozdanie w sprawie realizacji ustawy o wspieraniu rodziny z pieczy zastępczej w 2014 roku zostało przyjęte jednogłośnie. Jesteśmy w punkcie 9, który jest projekt uchwały w sprawie przyjęcia powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej na lata 2015-2017. Projekt tej uchwały był procedowany na obradach poszczególnych komisji. Proszę o przedstawienie stanowisk poszczególnych komisji. Wszystkie komisje jednogłośnie opowiedziały się za podjęciem stosownej uchwały. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos w sprawie przyjęcia powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej w latach 2015-2017? Zawiadamiami i tak dalej, a także ułatwienia dla
komisji jako całości. Mówiąc o tym, że wnioski i wystąpienia będą głosowane przez cały skład rady, a nie komisji rewizyjnej. Ja przejrzałem w ostatnich dniach wiele statutów powiatu, oczywiście nie wszystkich 30, ale powiedzmy to w ten sposób. Są dwie szkoły mówiące o tym, że powinna komisja rewizyjna jako ramię rady do przeprowadzenia funkcji kontrolnej rady powiatu, ale są też powiaty, które mają takie rozwiązania. Tutaj jest, mówię o tym, że wnioski pokontrolne robi rady. Niestety problemem jest to, że członkowie zarządu są jednocześnie radnymi. Większość kontroli dotyczy bezpośrednio funkcjonowania zarządu powiatu lub pośrednio poprzez instytucje powiatowe. Oczywiście ja rozumiem kompetencje czy wniosek, że powiedzmy kontrolny powinien być czytany w całości na sesji rady powiatu i przedstawione wnioski do przegłosowania wnioski pokontrolne przez całą społeczność radnych. Natomiast uważam, że jest to ograniczenie kompetencji komisji rewizyjnej i powiedzmy przez, jestem tutaj ja i starosta, jesteśmy najstarszymi radnymi powiatowymi pod względem stażu, przez tyle kadencji do tej pory no nie było w cudzysłowie zamachu na kompetencje komisji rewizyjnej. W tej chwili no, uważam, że jest to nieodpowiedni czas. Dlatego będę głosował przeciwko zmianie. Dziękuję. Dziękuję, ale rozumiem, że poprawki żadnej nie zgłasza, tylko prezes swoje stanowisko. Dobrze, dziękuję bardzo. Czy ktoś w sprawie tej uchwały chciałby zabrać głos? Pan starosta Wolski. Właściwie tak chciałem tylko panu radnemu na wicestarszy poprzedniej kadencji określić. Nie ma żadnego zamachu, jak pan powiedział, się pan zgadza, są dwie szkoły. My idziemy tą drugą szkołą. Dziękuję bardzo. Czy proszę Państwa, na ja chcę panu starosty powiedzieć, są trzy szkoły. Stanowiący zarząd.
uchwały nr 42 na 188 na 2002 Rady Powiatu Sokolskiego z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie zmiany statutu Powiatu Sokolskiego. Punkt 2. Uchwały nr 3 na 9/2002 Rady Powiatu Sokolskiego z dnia 11 grudnia 2002 roku w sprawie zmiany statutu Powiatu Sokolskiego. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi Powiatu Sokolskiego. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w dzienniku urzędowym w województwie wielkopolskiego. Dziękuję bardzo. Zarządzam głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany statutu Powiatu Złotowskiego. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany statutu Powiatu Złotowskiego? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dwie osoby. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Otwieram punkt 12, którym jest projekt uchwały w sprawie ustanowienia Nagrody Powiatu Złotowskiego. Podobnie jak poprzedni, projekt uchwały był przedmiotem obrad poszczególnych komisji. Jakie stanowiska przyjęły komisje? W sprawie podjęcia uchwały w sprawie ustanowienia Nagrody Powiatu stanowiska komisji są następujące. Komisja Urzędu jednogłośnie za. Komisja Ochrony Środowiska jednogłośnie, Komisja Oświaty i Zdrowia jednogłośnie. Z wnioskiem o wykreślenie z regulaminu przyznawania Nagrody Powiatu stanowiącego załącznik do uchwały pod punktu 6c. Komisja Porządku Publicznego jednogłośnie, Komisja Samorządowa i Polityki Społecznej w stosunku do głosów 3 za przyjęciem i 1 głosem wstrzymującym. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Wobec tego proszę o uchwałę. Proszę bardzo. W związku z tym należałoby ten wniosek przegłosować, a później głosować za.
ci ludzie w myśl ustawy nie byli objęci tą akurat nie ustawą. I to był taki dość głośny przykład, że tego, czego nie jest się w stanie doprecyzować, tak jednoznacznie, należy ująć. Na przykład wszystkie kierownicze stanowiska w administracji samorządowej, w administracji państwowej, etc. i te wszystkie, które będą w przyszłości dochodziły, będą również to. Dlatego myśmy ten wniosek akurat nie postawili. No bo teraz powiem tak, że jeśli to, co pan starosta powiedział słusznie, powstanie też struktura powiatowa, to wtedy będziemy musieli znowu pogodzić się nad tą uchwałą i dopisać jakby z klucza. Nie. To znaczy, pewnie powiem tak, że można składać dodatkowo lub odwrotnie. Można, drodzy państwo, uchwalać coś i później tego nie przestrzegać. Takie uchwały, powiem o rozwoju lokalnych mamy i nie chcę tutaj przypominać, że wszystko, co robiliśmy do tej pory w ostatniej kadencji, robiliśmy wbrew tej uchwale. To znaczy, jeśli mamy coś dla siebie uchwalić, ja nie wiem dlaczego tutaj tak czy inaczej, nie macie, drodzy państwo, innego wyjścia. Ten wniosek musicie przegłosować. Dziękuję, proszę pan starosta jeszcze. Przeważnie przedstawicieli organizacji pracodawców działających na terenie powiatu Słotoskiego. Działających, to koniec, że kto wymieni te organizacje, które działają. Tych organizacji pracodawców, które jest niewiele, organizacji pracodawców, żeby tu nie mielić kółek rolniczych, związków rolników, to nie są organizacje pracodawców. Także spokojnie, panie radny, nie ma tutaj żadnej nie wiem, czego pan się domyśla, ale jeżeli takie organizacje powstaną, tak powstaną, to zgodnie z tym będą miały, jeżeli będą chciały reprezentację, kapitulę o nagrodę powiatu Słotoskiego. Myślę, że warto podjąć tą uchwałę w tej kwestii, żeby nie ograniczać tych organizacji przedsiębiorców, które nie powstaną, które ewentualnie powstaną. I to tym uchwałami daje to możliwość, żebyśmy za 2-3 lata czy 5 lat nie zmieniać regulaminu, uzupełniając organizację, która powstała w terenie powiatu Słotoskiego. Także myślę, że tutaj wychodzimy trochę do przodu, dając szansę tym organizacjom, które ewentualnie będą miały swoje struktury na terenie powiatu Słotoskiego. Tyle, już tyle. Proszę bardzo, pan radny. Naprawdę, może dzisiaj to brzmi trochę, jakbyśmy chcieli przeszkadzać, ale kiedy tydzień temu na komisji o tym rozmawialiśmy, pojawiły się, no powiedzmy, znaczy ja tylko zapytałem dyrektora Wydziału Oświaty, czy sprawdził, ile jest stowarzyszeń prowadzących działalność, to znaczy stowarzyszeń, których głównym zadaniem jest wspieranie działalności gospodarczej na terenie powiatu. Proszę państwa, skoro nagle uważaliśmy na komisji, że to ta uwaga jest oczywistą oczywistością i ona przejdzie bez większego problemu, ale widzę tu nagle na sesji problem. Pan starosta twierdzi, że nie ma stowarzyszeń. Stowarzyszenie, głównymi celami stowarzyszenia jest stworzenie odpowiednich i dogodnych warunków dla rozwoju gospodarczego i wspierania zatrudnienia. Dotyczy to Wielkopolskiego Stowarzyszenia Społeczno-Gospodarczego w Jastrzębiu, zarejestrowanego u nas w Starostwie. Proszę państwa, każde stowarzyszenie, które ma wpisane jakiekolwiek formy wspierania działalności gospodarczej, zarejestrowane na terenie powiatu Słotoskiego, z automatu jej przedstawiciel musi być powołany przedstawiciel organizacji działającej w powiecie. Jeśli nie jest enumeratywnie napisane ile, czy 3, 5, 7, 10, to wtedy trzeba powołać wszystkich przedstawicieli tych organizacji z terenu powiatu Słotoskiego. W powiecie Słotoskim jest zarejestrowany powiedzmy 250 stowarzyszeń. Niech tylko 30
ma wpisane w swoje kompetencje, w swoje zadania. Do pańskiej koleżanki. Bo pani powiedziała, że ja odwracam się do pańskiej koleżanki.
wnieśliśmy stwierdzenie, że odnośnie ta tytuła będzie podejrzewana o te dwa, trzy organizacje, bo my mówimy o organizacjach pracodawców, a nie o stowarzyszeniach. Stowarzyszenie jest wyświetlenie na może więcej. Także myślę o organizacjach pracodawców, to o organizacji pracodawców, a nie o stowarzyszeniu. Dzisiaj będzie na ten temat dyskusja, czy stowarzyszenie jest organizacją pracodawców, czy nie jest organizacją pracodawców. Taka jest propozycja. Uważam, że nie ma to ograniczać jego tytuły, tylko dać szansę tym organizacjom pracodawstwa, które funkcjonują, dać możliwość uczestnictwa, że tak to żyje. Panowie uważają inaczej, to wasza sprawa. Ja myślę, że jest zaproponowane, pani przewodnicząca, to co powiedział pan Ryszard, przegłosujemy i w tym momencie nie będziemy sobie udowadniali, kto jest organizacją pracodawców, a kto nie jest. No bo to nie taka rola nasza dzisiaj. Ja na jeszcze uwagę. Panie radny, pan nie czeka, proszę. Bardzo proszę. Przewodnicząca, Szanowni Państwo, być może ten punkt nie jest zbyt precyzyjny, dlatego proponowałbym, aby go zmienić na po jednym przedstawicielu podmiotów zrzeszających organizacje gospodarcze i chyba bo zapis podmiotów gospodarczych może sugerować, że tych podmiotów będzie 200, jeżeli mają być to podmioty zrzeszające organizacje gospodarcze, to w tym momencie robi się kilka maksymalnie. Natomiast no, cała idea tego jest taka, aby jednak to grono osób biorących udział w tym ruchu, jak najszerzej tutaj raz mówimy o tym, że chcemy, aby się z tego podejmowało szersze grono, a w momencie, kiedy tą decyzję może to szersze grono podejmować, jesteśmy przeciwni. Ja proponuję przegłosować po pierwsze wniosek Komisji Oświaty, a po drugie składam wniosek, aby doprecyzować ten punkt w formie po jednym przedstawicielu podmiotów zrzeszających organizacje gospodarcze. Nie ma podmiotu. Potem na kolejnym posiedzeniu zarząd przedłożył.
których ja osobiście zdanie zmieniam. Natomiast nie widzę powodu, żebyśmy mieli głosować nad zmianą, którą zgłosiła Komisja Oświaty, ponieważ zarząd odrzucił na kolejnym posiedzeniu propozycję tej poprawki i podaje swój projekt uchwały, który Państwo macie przed sobą. Panie Przewodniczący, nie może Pani jako prowadzący od tej obrady, bo jest Pani jedną z 19 radnych, łamać to, co my ustaliliśmy w praktycznie szatni. Każdy wniosek musi być przygłosowany. To nie zarząd jest, Pani słucha? To nie zarząd podejmuje uchwały. Te, bo oczywiście ma konkretne dyskusje, uchwały swoje, natomiast zarząd do każdego wniosku powinien wyrazić swoją opinię, ja to szanuję, ale nie może rozstrzygać zarząd swoją opinią, czy będzie wniosek głosowany na sesji radnej. Proszę Państwa, proponuję, żeby radca prawny wyjaśnił temat. Albo wprowadza na przykład to zadanie do budżetu, jeśli dotyczy zadania inwestycji.
Znaliśmy dzisiaj posła, co było wnioskiem kolegi radnego Henryka Kani na ostatniej sesji, żeby informować na sesji wolnych wnioskach. Pani przewodnicząca wyraźnie to napisała, że będzie udzielała głosu w wolnych wnioskach i oświadczeniach, które będziemy mogli złożyć pewne oświadczenie. Mam takie oświadczenie, że złożyć, ale już nie złożę. Ale powiem, w sprawie kontroli komisji rewizyjnej dostaliśmy projekt uchwały od zarządu i słowo ludy ja zadecydowałem jako przewodniczący tej komisji zamienić na słowo marzeń. I gdyby dzisiaj ta uchwała była procedowana, to rzeczywiście tak by się zachował. Ten wniosek uzyskał jeden głos, bo zostali koledzy wytrzymali, ale formalnie nie przeszedł. Także gdybyśmy dzisiaj chcieli coś zgłosić, tak jak pani minister nas mówiła, ja tutaj mam żadne wątpliwości, to składamy poprawkę do projektu uchwały obowiązującej i złożonej na sesję przed nami. I wtedy głosujemy na wniosek. Dziękuję bardzo. Bo powiem, drodzy Państwo, jest tak. My nie jesteśmy tutaj sami dla siebie filozofami.
powinno praktycznie wziąć go pod uwagę i uznać, że jest to sygnał albo pomagający, albo praktycznie nie mający racji. A my nieraz tak podchodzimy, że może będziemy mieli za tydzień wstawać do kampanii wyborczej i mieli radni poddać się wyborowi przed mieszkańców. No bo inaczej, drodzy Państwo, jeśli by tak było, jak zostało stanowisko przedstawione, to pytanie moje jest takie. Po co te nasze opinie? Po co my się przed tymi sesjami zbieramy? Więc w związku z tym można te opinie i te wnioski uznać, że one są. Demokracja mówi, że większość ma rację, przegłosować je i nie ma żadnej dyskusji. No a tu tak naprawdę wcale nie jest powiedziane, że ostatnie zdanie w jakiejś tam sprawie muszą mieć ci, którzy są w większości. To ostatnie zdanie nie będzie głosowane. Dziękuję bardzo. Wobec tego jeszcze pan radny prosi Kołacki. Panie radny, szanowny, jak jest pan nie zgodzi? No właśnie. No właśnie, dyskutujemy. Na czym dyskutujemy? Nad projektem uchwały przygotowanym przez Zarząd Powiatu Szczecińskiego. Dyskusja się rozpoczęła na wnioskiem złożonym przez komisję punktu 6c i komisja uważała, że no, wykreślić to, zauważa, że nie wykreślić. Cała dyskusja powinna zakończyć, ale dobrze, żeby się podyskutowali, bo mamy większą wiedzę, co jest organizacją gospodarczą, co jest stowarzyszeniem. Takie są propozycje zarządu projektu uchwały. Myślę, że ta dyskusja, panie przewodnicząca, powinna się skończyć. Jest projekt uchwały o nagrodzie powiatu przygotowanym przez Zarząd Powiatu Złotowskiego. Jest to nasz wniosek. Myślę, że jako zarząd nie zwracamy na wykreślenie punktu 6, punktu C. Koniec naszej dyskusji owocnego. Doszliśmy do wniosku, że będziemy głosować nad projektem uchwały. Dobrze, ponieważ został zgłoszony wniosek formalny pana radnego Duszewy, który jest za wykreśleniem punktu 6C, kto jest za przyjęciem tej poprawki, wykreślenie punktu C, 6C, proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dwa głosy były za pierwszym, a teraz pozostałe były za. Przedstawicieli podmiotów.
co następuje. Ale na chwilę. Ustanawia się nagrody powiatu złotowskiego stanowiącą honorowe wyróżnienie za wybitne osiągnięcia w życiu społecznym powiatu złotowskiego. Paragraf 2. Przyjmuje się regulamin przyznawania nagrody powiatu złotowskiego w brzmieniu jak załączniku do uchwały. Paragraf 3. Wykonanie wyroku odbywa się za nagrody powiatu złotowskiego. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w brzmieniu, jak przed chwilą odczytane, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? 3 osoby. Dziękuję. Informuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Punkt 13 mamy wycofany. Przechodzimy do punktu 14, który jest projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości zabudowanej położonej na spodzie przy ulicy Wojska Polskiego nr 20. Projekt tej uchwały był przedmiotem obrad komisji. Sprawa dotyczy gminy Najdzie, więc proszę bardzo, jakie jest stanowisko komisji? Informuję, że wszystkie komisje jednogłośnie opowiedziały się za podjęciem stosownej uchwały. Dziękuję. Czy ktoś z radnych chciałby zabrać w sprawie tego najmu głos? Nie widzę, wobec tego proszę projekt uchwały. Uchwała Rady Powiatu Złotowskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości zabudowanej położonej w Westowie przy ulicy Wojska Polskiego nr 20 na podstawie artykułu 12.8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie podatkowym uchwała się, co następuje. Paragraf 1. Wyraża się zgodę na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości zabudowanej położonej w Westowie przy ulicy Wojska Polskiego nr 20. Oznaczenie na mapie ewidencyjnej numer 1786/31 o powierzchni 881 m² zapisanej w Księdze Wieczystej stanowiącej własność powiatu złotowskiego, to jest piwnicę o powierzchni użytkowej 15,48 m² wraz z udziałem 1548-407,79 części do domu. Umowę zawiera się na czas oznaczony, to jest na okres 3 lat. Paragraf 2. Wykonanie uchwały odbywa się dla Zarządu Powiatu Złotowskiego. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dnia podjęcia. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości zabudowanej położonej w Jastrowie przy ulicy Wojska Polskiego 20, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 15, który jest projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu złotowskiego na lata 2015-2030. Projekt samej uchwały był przedmiotem obrad poszczególnych komisji. W dniu dzisiejszym otrzymali Państwo autopoprawkę do projektu uchwały. Ta autopoprawka została pozytywnie zaopiniowana przez Komisję Budżetu. Proszę o przedstawienie stanowisk poszczególnych komisji, ale zanim może to nastąpić, życzą sobie Państwo, żeby Pan Skarbnik omówił jeszcze raz. Nie potrzeba? To proszę bardzo, opinia komisji. Podobnie jak poprzednio, wszystkie komisje jednogłośnie opowiedziały się za podjęciem proponowanej uchwały. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w sprawie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2030? Wobec tego przechodzimy do projektu uchwały. Uchwała Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 27.03.2015 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2015-2030. Na podstawie artykułu 228 i artykułu 231 ust. 1 ustawy z dnia 27.07.2009 roku o finansach publicznych Rada Powiatu Złotowskiego uchwala z następnej paragraf 1. Wprowadza się zmiany uchwały nr 13 na 2014 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 2014 roku w sprawie wieloletnich prognozy finansowych powiatu złotowskiego na lata 2015-2030 polegające na punkcie 1.
załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Uchwalenie uchwały podlega się zarządowi powiatu. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu Sobockiego na lata 2015-2030 wraz z autopoprawką, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Jesteśmy w punkcie 16, którym jest projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu Złotowskiego na 2015 rok. Czy Państwo radni życzą sobie, aby zmiany w budżecie mógł Pan stwierdzić? Nie, dziękuję. Projekt uchwały był omawiany na posiedzeniach poszczególnych komisji i również w dniu dzisiejszym otrzymali Państwo autopoprawkę do projektu uchwały. Ta autopoprawka, podobnie jak poprzednio, została zaopiniowana pozytywnie przez Komisję Budżetu. Jak poszczególne komisje odniosły się do zmian w budżecie? Stanowiska poszczególnych komisji są następujące. Komisja Budżetu jednogłośnie, Komisja Ochrony Środowiska i Rolnictwa jednogłośnie, Komisja Oświaty i Zdrowia przyjęła stosunkiem głosów 2 za, przy 2 wstrzymujących się. Komisja Porządku Publicznego jednogłośnie, Komisja Samorządowa i Polityki Społecznej jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Czy w sprawie zmiany budżetu powiatu Złotowskiego na rok 2015 ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę, wobec tego projektu uchwały proszę. Uchwała Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu Złotowskiego na 2015 rok. Paragraf 1 wprowadza się do zmiany uchwały nr 3/14/2014 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu powiatu Złotowskiego na 2015 rok ze zmian. Wszystkie zmiany będzie Państwo obrady w poszczególnych punktach. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Dziękuję bardzo. Zarządzam głosowanie. Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu Złotowskiego na rok 2015? Proszę podnieść ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. W 2015 roku proszę o podniesienie ręki.
sali projekt uchwały jest jak na pozytywnie. Czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie zmiany statutu szpitala? Nie ma. Z tego proszę projekt uchwały. Uchwała Rady Powiatu Złotowskiego o zmianie uchwały nr 13/71 na 2011 w sprawie nowelizacji statutu szpitalnego powiatowego imienia Alfreda Sobolskiego w Złotowie. Paragraf 1 uchwały nr 13/71/2011 przepraszam, Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 6 listopada 2011 roku w sprawie nadania statutu szpitalowi powiatowemu imienia Alfreda Sobolskiego w Złotowie. Stanowisko dążenie do uchwały statutu szpitala powiatowego imienia Alfreda Sobolskiego w Złotowie wprowadza się następujące zmiany. Punkt 1. W paragrafie 24.1 punkt 2 uchyla się litery i punkcie 2 paragraf 25.3 uchyla się punkt 2. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu złotowskiemu i dyrektorowi szpitala powiatowego imienia Alfreda Sobolskiego w Złotowie. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Dziękuję. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany statutu szpitala powiatowego imienia Alfreda Sobolskiego w Złotowie? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała o zmianie statutu została przyjęta jednogłośnie. Jesteśmy w punkcie 19, którym jest przyjęcie rezolucji Rady Powiatu Złotowskiego w sprawie postulatów rolników uczestniczących w pikiecie 27 stycznia 2015 roku. Z wnioskiem o poparcie postulatów rolników zwróciła się Wielkopolska Izba Rolnicza, Biuro Powiatowe w Złotowie. Państwo radni mają myśl rezolucji przed sobą na piśmie. Czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie tej rezolucji? Czy jest potrzeba odczytania tej rezolucji? Nie widzę tego. Komisja jeszcze, przepraszam. Stanowisko poszczególnych komisji w sprawie podjęcia rezolucji to następujące. Komisja budżetu przyjęła jednogłośnie za podjęciem rezolucji. Komisja Ochrony Środowiska przyjęła jednogłośnie za. Komisja Oświaty Zdrowia stosunkiem głosów 3 za, 1 głos wstrzymujący. Komisja Porządku Publicznego jednogłośnie za. Komisja Samorządowa i Polityki Społecznej jednogłośnie za. Więc jeszcze raz pytam, czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w sprawie rezolucji? Jeśli nie, to wobec tego głosujemy. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem treści rezolucji Rady Powiatu Złotowskiego w sprawie postulatów rolników uczestniczących w pikiecie w dniu 27 stycznia 2015 roku w brzmieniu, który macie Państwo przed sobą, proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Jedna osoba. Dziękuję. Rezolucja została przyjęta. Punkt 20. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu Złotowskiego w okresie międzysesyjnym. Sprawozdanie Państwa Radnych otrzymali na piśmie. Czy są jakieś pytania do sprawozdania do przewodniczącego zarządu? Nie widzę. Dziękuję. Jesteśmy w punkcie 21. Są odpowiedzi na interpelacje zapytania radnych z poprzedniej sesji. Radni, którzy zgłaszali interpelacje, otrzymali odpowiedzi na piśmie. Czy jest potrzeba przedstawienia lub uzupełnienia tych odpowiedzi? Proszę. Co ewentualnie przydałoby się w przyszłości, nie będziemy pewni.
Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 22. Nie, ale Pani Przewodnicząca, to była taka formalność, ponieważ powiedziała Pani, że ci wnioskodawcy otrzymali odpowiedź, a moja uwaga była tylko tak naprawdę otrzymali to wszyscy radni, bo wtedy będziemy rzeczywiście, bo tak słyszymy to, co jest zgłaszane w interpelacji na sesji, nie wiemy, jakie ewentualnie jeszcze między sesjami i radni powiedzieli. Składają interpelacje. Natomiast ja tutaj mam taką interpelację. Jak Państwo zaobserwowaliście temat. Teraz rozumiem, że przechodzimy do punktu 22. No. Bo właśnie to chciałem zrobić, a Pan się ubiera, że jeszcze. Czy szkoła gestorów będą likwidować?
to znaczy radni twierdzili, że ta szkoła idzie ku likwidacji, a pan starosta z panią przewodniczącą mówili tak ładnie, że to nieprawda, że będziemy likwidować. Ona jest wygaszana. Otóż ludzie rozumieją dość taki prosty, nieważne, czy się będzie coś wygaszać, w sensie przykładowo taki za 3 lata, czy będzie się likwidować coś za 3 lata. Oni to pojmują na zasadzie takiej, że to słowo likwidacja, a wygaszanie jest ostatnie. Ja zostałem poproszony, jutro minie 2 tygodnie, na takie spotkanie z 3 radnymi z Jastrowia. Brał udział również radny Figurski. Powiem tak szczerze, drodzy Państwo, ja tam odpowiedziałem jednoznacznie. Oczywiście z pewnymi sugestiami się zgodziłem, ale nie byłem w stanie odpowiedzieć, jaki my chcemy widzieć model oświaty, czy jaki widzimy model oświaty przyszłościowy, ten, który odpowiada na wiele pytań i padały tam różne argumenty. Dlaczego jest mniejszy nabór, bo że jest mniej dzieci, no to my wiemy, to jest fakt zaprzeczalny, ale z tych ilości dzieci znaczna część, praktycznie z Bóg i gminy Okolek, w gminy Jastrowie nie uczęszcza tych nowych absolwentów gimnazjum, czy nie podejmuje nauki w naszych szkołach na gimnazjach. I dzisiaj nikt nie jest w stanie stwierdzić, czy galerie, które są w gminie, mają jakiś wpływ na to, być może, że mają, ale ja nie jestem w stanie tego ani potwierdzić, że nie temu to przeczyć. To jest taka plotka obiegowa. Plotka obiegowa jeszcze się niesie na zasadzie takiej, że słyszę, a po co rodzice to mówią, po co mamy dawać dzieci do Jastrowia, kiedy nie wiadomo, czy nie znajdą się w Złotowie, bądź krajańcy. Więc aby rzeczywiście ten temat uciąć, powiem tak, drodzy Państwo, z tego naszego spotkania również w ostatnich wczorajszych aktualności udało się artykuł, na co my bezpośrednio tam uczestnicząc, choć ja powiem tak, że dziennikarka, która to przedstawiała, niczego tam takiego, co miejsca tam mówionego nie było. Oczywiście nie wszystko tak oczywiście zostało wyartykułowane, ale ja się zgadzam z tym, co przypisano mnie w wypowiedzi i pewnie nie ma tego Figurskiego. Myślę, że rzeczywiście to, co w prasie się znalazło, te wypowiedzi jego były również. Ale powiem, że myśmy to mogli warunkowo. Myśmy nie mogli odpowiedzieć tym ludziom jednoznacznie, czy oni mają rację, czy nie mają racji. Gdzie te przyczyny leżą? W związku z tym mój wniosek jest, moja interpretacja jest taka, aby Zarząd Powiatu Złotowskiego przypilnował, żeby w najbliższym czasie, to dość pilnie, Wydział Oświaty i Promocji przeprowadził taką szczegółową analizę, żeby rozwiał bądź praktycznie potwierdził te plotki, które obiegą okrążą, w tym i o tych galeriach, jaki to rzeczywiście wpływ ma na to i jaką wizję my mamy docelowej oświacie, jeszcze patrząc przez pryzmat tego, że to, co na początku lat 90. 2000. zaniechano, a więc szkolnictwo zawodowe, które dzisiaj jest takim priorytetem ministra edukacji narodowej, rzeczywiście, jak widzimy, i również w kontekście, drodzy Państwo, tego, co będzie od 2017 roku, a więc zniesienie dopłat do biletów miesięcznych. Więc rzeczywiście, żeby można było podyskutować, ale powiem tak, bez żadnych emocji, drodzy Państwo, bo no, jeśli będzie to wynikało z wielu czynników, że szkoła w Jastrowiu musi ulec likwidacji, to samo dotyczy krajenki, to być może rzeczywiście taką decyzję trzeba by podjąć. I ja dzisiaj nie opowiadam się po żadnym ze stron, ponieważ nie mam takiej wiedzy,
A nie chciałbym się opierać i praktycznie składać jakieś deklaracje populistyczne, że będę bronił jak niepodległości, tak? No bo to musi rzeczywiście z czegoś, proszę Państwa, wychodzić. Zdaję sobie z tego sprawę, że taką analizę może tylko i wyłącznie przeprowadzić Wydział Oświaty i Promocji, bo on ma do tego siły i środki, a że ma o tyle łatwiej w stosunku do tych, którzy byli geniami, no to mamy oszczędne powiaty, które w jakiś tam sposób praktycznie z tą oświatą sobie próbowały. Ta analiza da po pierwsze nam odpowiedź, po drugie da odpowiedź do nauczycieli, którzy w niektórych przypadkach żyją od 1 września do 31 sierpnia i nie wiadomo, co rzeczywiście będzie się później działo. Pewnie niewiele da może odpowiedzi dla uczniów, bo uczeń, no w zasadzie oprócz nauki chciałby jeszcze mieć trochę przyjemności, ale na pewno też będzie pomocne dla rodziców, którzy, no tak czy inaczej, drodzy Państwo, ale oni podejmują, czy mają wpływ na decyzję tego dziecka, bo oni finansują to tą oświatę. Dlatego bardzo proszę, aby rzeczywiście do tego tematu wrócić i wtedy możemy, myślę, że zrobić Komisję Oświaty i Zdrowia, poszerzyć o pedagogów. Bo ja tam wyczytałem praktycznie w tym artykule, że takie jakby, jakoby radni zastosowanie i kompetencje do dyrektora centrum, no dyrektor centrum nic więcej, drodzy Państwo, nie zrobi, jeśli ktoś mu nie określi pewnej polityki. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Rozumiem, że jest wniosek o analizę i wniosek o zajęcie się tym sprawą, tak? Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, panie radny. Pan Wasa, przewodnicząca, szanowni Państwo. Reforma oświaty powiatu Żukowskiego na pewno będzie musiała nastąpić. W jakiej ona będzie formie, kiedy, no nie wiem, o tym dzisiaj mówić i podejmować te decyzje. Natomiast chciałbym kolegów radnych przestrzec przed takimi właśnie nieoficjalnymi czy oficjalnymi spotkaniami, jakimiś obietnicami, bo już zdarzyło się w historii tutaj naszych szkół, że rzucano słowa, to się nie spełniło, ale to ma nieodwracalne skutki na rekrutację tych szkół. W związku z tym, dopóki nie będzie oficjalnej decyzji powiatu, myślę zarządu, pana starosty czy zarządu, to myślę, że nie powinniśmy spekulować, bo tak jak mówiłem, w stosunku do jednej z naszych szkół takie spekulacje były, później okazało się, że jest to nieprawda, a do dzisiaj są tego konsekwencje. Także tylko tyle. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, panie radny. Oczywiście propozycje zarządu czy
Wydziału Oświaty, w promocji tej oświaty, Wydaniu Bibliotyku, gdzie my próbujemy zachęcić dodatkowo biletami miesięcznymi, czy zorganizowaniem dojazdu do naszych poszczególnych szkół. To jest pewne działania za niego. I teraz wracając do Jastrzębia i do Szkody, gdzie odbyło się spotkanie, jak my się na tym spotkaniu któryś poniedziałek w Jastrzębiu, była dyskusja Szkoda na ten temat. Odnośnie funkcjonowania szkoły, ilości uczniów, oddziałów, tradycji, sentymentów. Była dyskusja szeroka na ten temat i uważamy, że podjęliśmy takie starania, wspólne stanowisko, że poczynimy wszelkie możliwe starania co do zwiększenia tego naboru. Też było powiedziane, że trzeba sobie w końcu odpowiedzieć, czy jesteśmy w stanie przy takim naborze tą szkołę utrzymać i sfinansować. I było powiedziane, na dzień dzisiejszy, jeżeli te szkoły naturalne do tego zostanie się dwa oddziały czy trzy oddziały 17-osobowe i do tego będzie nabór, czy będzie w stanie szkoła, nawet jeżeli będzie miasto uczniów, się utrzymać. My robimy wszelkie starania, tylko my sobie musimy odpowiedzieć, czy damy radę jeszcze to sfinansować i do tej szkoły dokładać. Teraz była sytuacja tego typu, że my jesteśmy nawet na etapie dyskusji. Rozkwitu tej szkoły, było liczone przez pana dyrektora miasta. W rozkwicie tej szkoły było 780 uczniów, a dzisiaj mamy 60. I my jesteśmy pod taką presją, jak można powiedzieć, społeczną, otóż to zamykamy szkołę, czy ją wygaszamy. Jeżeli będą nabory, to nic szkoły nie wygaszy. Myśmy powołali minionej kadencji Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, żeby jeszcze dać szansę funkcjonowania tym placówkom właśnie z centrum, bo byłaby taka decyzja ekonomiczna, że ta szkoła by się już nie utrzymała. Nie utrzymała się z subwencji, która jest 6780 na uczniów, raz w ilość uczniów wychodzi kwota. Teraz my będziemy się dyskutowali, czy jeszcze nas będzie stać, żeby do tej szkoły dokładać, czy po prostu już powiedzieć niestety nie damy rady 60, 80 czy 100 osobowej szkoły utrzymać i sfinansować. I dlatego ta cała dyskusja o reformie, o naborze. Myśmy podjęli działania przede wszystkim takie, żeby w minionej kadencji zagospodarować mnóstwo starych, powołanie innych placówek. Okej, ale powiedziałem, że tyle jest i grobą cieszy to jeszcze to są to. Jest dyskusja w tej chwili na ten temat, przedstawiłem stanowisko swojego zarząd. Po dyskusji z przewoźnikami, czy jesteśmy w stanie uruchomić linię autobusowe czy pojazdy do szkół, naszych szkół, czy mówię, czy to w Złotowie, czy w Jastrzębiu, żeby zwiększyć możliwość młodzieży dojazdu do tych szkół. Także odbędzie się dyskusja z przewoźnikami. Zmienia się ustawa o transporcie zbiorowym, to wejdzie tam w 2017 roku, ale już robimy przymianki, żeby zabezpieczyć te dojazdy. Moim zdaniem ewentualnie może pomóc na Boże i zachęcenie młodzieży, a jeszcze z finansowaniem biletów. Chcę zresztą informować, że dyskusja z przewoźnikami jest też taka, że do pewnych kursów dopada marszałek województwa wojewódzkiego przewozu ponadregionalnego. Jest dyskusja i moje zabieganie, żeby z przewoźnikami domówić się w taki sposób, że otóż to między powiatami Piłskim, a Złoczynicy, a Czukowskim, Sterczna, czy ze strony nadarzy, żebyśmy udziały w tych przewodzeniach powiatu regionalnych skorzystać z edukacji dla przewoźników, żeby utrzymać owoce. To pozwoli przewoźnikowi utrzymać nierentowne kursy, a z drugiej strony nam ewentualnie pozyskanie młodzieży finansując te miesięcznie. Teraz, szanowni państwo, jeszcze odbywali. Dyskusja będzie na pewno na ten temat poważna, bo jeżeli przeliczymy te pieniądze, a subwencji oświatowej nie przybędzie i w tej szkole, jeżeli będzie ten mniejszy od tych pieniędzy na to placówkę, to jeszcze nie. I teraz ja się cieszę w ogóle ze wszystkich spotkań, które tam radni jeżdżą, odbywają się, jest dyskusja na ten temat, na argumenty. Bo tam tytuły lokalnej pracy,
doświadczenia, to muszę przytoczyć moje gminy i nie chciałbym, żeby wróciło do takiej sytuacji, że oprócz to gmina zamykała szkołę w Wielkim Buczku, dlaczego jej nie zamknąć, to było dołożona młodzież z Wielkiej do Buczka przez 3 lata, bo się tam jeździ, żeby szkoła funkcjonowała. To do tych absolutów nie może dojść. No. Takie rzeczy na pewno sobie na to rada nie pozwoli. Ja w ogóle chcę powiedzieć, że tak, ta dyskusja jest potrzebna, ale to się będzie dyskusja do merytoryczna na temat naszych finansów. Chcę powiedzieć, że byłem zaskoczony pismem na przykład do pani przewodniczącej Rady Powiatu, a to, co pani przewodnicząca zrobiła przez 4 lata minionej kadencji, czy radni ze zdrowia, żeby utrzymać tą szkołę. A otóż to zrobili, że w budżecie powiatu corocznie zabezpieczano pieniądze na dołożenie do tej szkoły, która trzeba wykonać. To zrobiła poprzednia rada, dokładała, licząc na to, że polepszy się na to, że zmieni się sytuacja gospodarcza, co na plus się zmieniło, bo muszę powiedzieć, że wicestarosta minionej kadencji, który zajmował się tą szkołą, zmienił szkołę, ale przez że zmienia się ustawa o kształceniu zawodowym, to kształcenie z 2-letniego na 3-letnie dało taką nadzieję, że to kształcenie zawodowe zacznie rozkwitać, a to mało ludzi obszaru. Bo rynek pracy wymaga tego, żeby w tym kształceniu zawodowym na rynku pracy jest zapotrzebowanie. I to będzie ta szansa utrzymania powiatowej oświaty. Jak ma wyglądać reforma? Co to znaczy reforma powiatowej oświaty? Zdobywanie przede wszystkim uczniów, promowanie dobrych zawodów na rynku pracy i przede wszystkim możliwość, która się teraz pokaże, możliwość doposażenia. Pan radny tutaj zaznaczył, poprzez oddawania sprzętu do nauki kształcenia zawodowego. I to będzie moim zdaniem nasza rola i nasza siła, żeby udało się pozyskać pieniądze na doposażenie warsztatów kształceniu zawodowych w poszczególnych atrakcyjnych zawodach. I to będzie moim zdaniem ten zaszczyt, który da młodzieży tą nadzieję, że tak tutaj nauczymy się czegoś dobrego, gdzie na rynku pracy będziemy to bardzo poszukiwali. I myślę, że do tej interpelacji pani radny Duszara, to nie wiem, czy ten miesiąc starczy, ale myślę, że to, co się uda w tym miesiącu marcu wypracować, przekazać informacje, jak to wygląda, jak najbardziej, bo myślę, że my nie rozmawiamy o problemach powiatowych oświaty w mieście Złotowie. Tutaj jest nasze szkoły, mają swoje obronę, ogólnie Kono, Centrum Narodowika. Chodzi o to, żeby te szkoły poza miastem Złotowym też miały szansę jeszcze funkcjonowania. Czy to się uda? Zobaczymy. No to przecież nie jest taka sytuacja, że to zarząd powiatu, czy rada zabiega uczniów do szkoły. To nie jest starane, to nie są łatwe sprawy. Teraz reforma powiatowej oświaty, no łatwo się tam mówi o tym, ale to jest sytuacja tego typu, że pozyskanie młodzieży, może na nowe kierunki. Też była dyskusja na tym spotkaniu, co Państwo tutaj powiedzieć, że była dyskusja i mamy też taką nadzieję, że rozwój pewnych dziedzin gospodarki, które no, słychać może nie stoi, może w Złotowie pewnych działań pozwoli otworzyć na przykład klasę logistyki, czyli inną klasę przystosowaną do tego rynku pracy, który tworzy się jako wzrost. No to też jest taka dyskusja. Także ja myślę, że sprawa oświaty to jest sprawa bardzo poważna. To jest prawie połowa budżetu powiatu złotowskiego i tak. Trzeba to dyskutować na ten temat i ja uważam, że każde spotkanie, czy to w Jastrowie, czy w Krajeńskiej, dyskusja na ten temat, przekazywanie informacji, jest bardzo ważna, ale też zależy nam na tym, zarządowi, jak na wszystkim na tym, żeby przekazywać takie informacje zachęcające do naszych szkół. Tak się też dzieje. Mimochodnie, no może na jedno czy drugie zdanie w pewnym wywiadzie można wnioskować, że ono to trochę tam tej promocji umniejsza, ale każde spotkanie jest spotkaniem rzetelnym przekazywania informacji. Także to spotkanie, gdzie był pan radny Szarek i Górski z radnymi miejskimi, na temat, co się
osiągnięcia tych szkół, które mają naprawdę wysokie wymagania i wielkości w Polsce, które promują powiatowe oświaty bardzo wysoko. I to, taką informację i rzetelne przedstawienie sprawy jest po prostu dobrą promocją. Myślę, że za miesiąc, jak się spotkamy w sesji, będziemy mieli trochę więcej informacji. Oczywiście zaangażowania się i Wydział Oświaty, dyrektorów placówek, wszystko po prostu promocji, dobrej promocji naszych szkół. To nie jest odpowiedź, panie radny, na państwa interpelację, tylko włączymy się do tej sprawy. Dziękuję bardzo. Czy w punkcie interpelacji zapytania pośle chciałbym jeszcze zabrać głos? Proszę. Jak widzicie, drodzy Państwo, ja się staram starostą zgadzał na tej drugiej części sesji. Znaczy oczywiście, że ta moja interpelacja nie oczekiwałem tego, że będzie dzisiaj wyjaśnione. Oczywiście niech to trwa miesiąc, niech to trwa dwa miesiące. Myślę, że pierwszy miesiąc zaraz poznanie, przecież później przedstawienie jakichś wniosków dla zarządu, to przedstawienie, to otóż chcę powiedzieć, że myślę, że pewna reforma oświaty rozszerzyła w 2014 roku. Popatrzcie się, ile zlikwidowaliśmy szkół, ci radni, którzy w poprzedniej kadencji pamiętają. Każda szkoła miała zapisane kierunki od Sasa do Lasa i rzeczywiście to były sesje, gdzie likwidowaliśmy po kilka czy kilkanaście szkół poszczególnych szkoł, bo to były praktycznie samodzielne rzeczywiście szkoły. Ja tylko zasygnalizuję jeden akurat nie temat, który wspólnie poruszyliśmy ze starostwą, że szkolnictwo zawodowe od roku dłużej to jest też przykładowo, tak szczerze mówiąc, na brutalny język, o rok, jeśli będzie na bud, dłuższa subwencja, praktycznie w tych samych pomieszczeniach. I oczywiście, jeśli szkoła będzie miała 60 uczniów, to musi nadejść w pewnym momencie, jako odpowiedzialnych ludzi, w tym i za oświatę, którzy powiedzą dość, likwidują szkołę. I wtedy będzie wszystko jasne. Jeśli to wyniknie z takiej analizy, bo tak, jaki nabór, znaczy ilu uczniów kończy, czy uczy się dzisiaj w gimnazjum, to wiemy, bo już jest historia. Ilu przyjdzie na naszym terenie do gimnazjum, to my też już wiemy, bo to się uczą w szkole podstawowej, a mogliby sięgnąć jeszcze przykładowo do zerówek, jak będzie tutaj 6 lat. Czy wszyscy do nas przyjdą? Pewnie nie. No bo oczywiście ja rozumiem, że nie przyjdą ci, którzy będą chcieli specjalistyczne wybrać szkoły, ale nie takie specjalistyczne, że uczymy ogólniaka w każdej szkole i wtedy przykładowo w technikum i gdziekolwiek. Natomiast będą specjalistyczne szkoły, jeśli będzie chciał być leśnikiem, bo tych szkół jest ileś tam w Polsce i oni muszą tam mieć rzeczywiście trafić. Część tam uczniów pójdzie z różnych przyczyn, bo gdybyśmy tak popatrzyli z gminy Okonek z Lotynia, mają 10 km do Cieszynka. To jest taka rolnica, która rzeczywiście mówi, że te dzieci mają bliżej. I też musimy się liczyć z tym, a przecież tak jest w szkołach, które prowadzą samorządy gminne, że część dzieci spoza gmin idzie do tych gmin, bo są jakieś dobudowania i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście przewóz dzisiaj dzieci, czy dowóz, przewozi, powiem tak Państwu, ja nie mam praktycznie autobusów, ale gwarantuję, że każdy przewoźnik to kupi autobus, jeśli będzie mu się opłacało i będzie zarabiał pieniądze. Tak szczerze mówiąc, bo rekomunistycznie, jeśli mu zapłacimy, to on będzie nawet praktycznie trójkę uczniów, jak mu zapłacimy za cały kurs wozi. Natomiast oczywiście powiat, to nie można powiedzieć, że nic nie robi, robi dużo, no bo drodzy Państwo, w gminach te dzieci nie dojeżdżają tylko z tych miejscowości, gdzie jest tak zwany przelot, to znaczy między Okonkiem a Zdrowiem, gdzie jest Rybnik, Czerwicą, Podgaje, ale również są miejscowości,
ilości takich, które dzieci muszą dojechać, a gminy mają pochodzeń do więzienia i tam też trzeba w taki sposób utrzymywać kontakt, żeby również dowieść te dzieci, które będą trafiały do szkół ponadgimnazjalnych, bo gdzieś na tej głównej linii będzie jechał autobus i on ich musi po drodze zabrać, nieważne gdzie zabić, ja sobie to do Złotowa czy do Szczecinka. I tutaj myślę, że jest jedna rzecz, jeśli sobie na to odpowiemy, to wtedy rzeczywiście podjąć decyzję będzie nietrudno. Ja tutaj całkowicie się zgadzam z Anią Lewką. Ja nie wiem, gdzie to mówił. Na pewno, drodzy Państwo, ani ja, ani przy mnie, pan radny Fiduski, niczego nie mówiliśmy takiego po publice. Tak szczerze mówiąc, a mówiliśmy wręcz, że my nie wiemy, my naprawdę nie wiemy. Rzeczywiście, no bo no musimy sobie to rzeczywiście ustalić. Dlatego myślę, że dobrze nawet panie starosty, nie to trwa 3 miesiące bądź 4. To jest krótszy okres jak 4 lata. Bo proszę pamiętać, że za 3 lata znowu padnie hasło, jakie padło w ubiegłym roku. Do końca kadencji nie zlikwidujemy radnych ze szkół. I zgadzam się, że pan starosta przyznał, że w ubiegłej kadencji wydaliśmy i kosztowało nas to brak naszej odpowiedzialności za podjęcie decyzji 1,5 miliona złotych. Powiem tak, myśmy wiele pieniędzy włożyli w oświatę jako samorząd powiatowy, tą ponadgimnazjalną, bo no, z każdym będę się spierał, który powie, że w tej oświacie się nic nie umywamy naprawdę w szkołach. Może jeszcze jakieś pewne niedociągnięcia, bo życie niesie pewne niespodzianki, ale przygotowaną masę, stworzone warunki dla uczniów dobre i faktycznie mówiąc szczerze, no w którymś momencie państwo zgadzam się, że ludzie podjęli decyzję, bo do któregoś momentu można jeszcze ad hoc finansować, ale mając wizję, że za 2 lata się to zmieni, przyniesie efekty. Dzisiaj faktycznie no mamy kilka takich zadań własnych i jest bardzo niewiele. W tym i oświata praktycznie, tak szczerze mówiąc, jest istotna, ale mówię, nie będziemy się z faktami się sprzeczać i proszę również oczekiwać, bo jak ludzie pytają, to coś tak szczerze mówiąc oczekują od radnego powiatowego, że on coś więcej wie, jak to zwykłyśmy pewni. Nam się nie należy wstyd przyznać, że my też tak mówiąc szczerze nic nie wiemy. Ja mogę mówić za siebie, że jestem na tyle odpowiedzialny, że staram się w jakiś sposób tam praktycznie reagować, żeby czegoś nie powiedzieć, co będę się po kilku miesiącach z tego miał wysłuchać, albo ktoś powie, że powiedziałem to publicznie. Dlatego całkowicie popieram to i zgadzam się z tym kierunkiem pana starosty, że od tego tematu nie uciekniemy. Nie to trwa, nie co nagle podjadę, ale troszkę sobie nawet ten jeszcze miesiąc dłużej, ale będziemy rzeczywiście w którymś momencie wtedy, jeśli będziemy musieli decydować, to nie ulega i nie ulega żadnej wątpliwości, jeśli mieli przedstawione rzeczywiste fakty, to wtedy będziemy decydować no, politycznie, powiem tak szczerze, na zasadzie otóż taki, bo każdy do podniesienia ręki za, przeciw, bądź ten, no to w jakimś sensie jest albo aprobata, albo niezgadzanie się z tym, ale wtedy będziemy to robić świadomie, tak? To trochę nie za bardzo wiemy i nieraz jest wstyd przyznać, że tak rzeczywiście, no, no my jako radni nie za bardzo wiemy. Dziękuję, widzę, że już tutaj prawie przeszedł pan radny do punktu 23. Proszę bardzo, jeszcze jesteśmy wciąż w interpelacji i zapytania. Szanowni Państwo, my jesteśmy trochę
my mamy taką sytuację, że jeżeli ten istotny ukradliśmy doszedł do powiatu, to my nie wiemy. To mamy takie zadanie z dwiema, to jest odpowiedzialne, trzeba nie wiemy, czy ta młodzież dojedzie do naszych źródeł administracji. Gmina to odpowiedzi, bo wiadomo, że do jednego czy drugiego gimnazjum, zespołu, szkół, ta młodzież dojedzie, kwestia dołożenia, gdzie budżet państwa gminą dała czy subwencji na dojazd z pracą. My mamy całkiem inną sytuację. Jest szansa, że jeżeli ustawa wejdzie na co dzień wyrobił i tak szczerze mówiąc, ja nie końca jeszcze nie przystupiłem, co zajmuje się tym pytaniem zespół. Jeżeli to będzie zadanie własnych powiatów, no to ja myślę, że my te pieniądze na to mocno dostaniemy. Czy to się tak stanie, zobaczymy, więc też nie czekamy na to, że się telefon, który się dzieje. Ale myślę, że ta dyskusja na to się rozpoczęta. Ja nie wiem. Mi się uda odpowiedzieć na deklarację pana, że pan zadowolił za myślenie. Ale uczymy, że temat jest rozpoczęty, on się już rozpoczął nawet wcześniej, w tamtej kadencji. On trwa, my się zapytaliśmy, że reforma powiedziała, że światowa jest żywa. Ona się po prostu stabilizuje. Ona się musi ustabilizować, to nic do ograniczenia, bo już na pewno jak tak się zatrzyma, doprowadzi do tego, że unormuje się stan powiatowy światy i będziemy świadkami funkcjonowania do tej pory. Dziękuję bardzo. Czy w sprawie interpelacji chcę pytania w ustawie chciałbym jeszcze zabrać głos? Nie widzę. Przechodzimy do punktu 23. Wnioski i oświadczenia radnych. Kto z państwa radnych chciałby w tym punkcie zabrać głos? Nie widzę. Stwierdzam, że porządek dzisiejszych obrad został wyczerpany.